Witam Was serdecznie, moi kochani, na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie. Myślę, że borowiki kocur były, podobały się. No ba! Piękne borowiczki. Tym razem lecę na Młodniki z Bisią. Tam Bibi zapyla. Chodź Bibi! Lecimy na Młodniki, słuchajcie, za rydzem, kozaczkiem, maślaczkiem. Gdyż powiem szczerze, te borowiki troszeczkę mi się już znudziły. I ja Wam serdecznie dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście z nami. Duże buziaki. Pyknijcie, ci oczywiście, co nie subskrybują, bo jest Was dużo jeszcze. Prawy, dolny róg. Co ona tam kopie? Rypiecie gonga. Subskrypcje, będziecie dostawać powiadomienia o fajnych nowych filmach. Ja Was zapraszam stricte na Młodnik. Dzisiaj nie będzie las, tam pasieka pszczół nasza. Nie będzie dzisiaj lasu, będzie Młodnik. Kilkakrotnie robiłem podejście. Zobaczymy, co teraz będzie. Zapraszam Was serdecznie na nowy film z Młodnika. Lecimy, moi mili, z tematem. Babam! Łapałem się pod tą górkę do połowy, że tak powiem. I słuchajcie, są rydze. Biba tu biegnie. Jesteśmy stricte na naszym lesie. To jest mój las, posiadam takowe dwa prywatne lasy. Także golimy, Biba, golimy. Golimy z młodniczków. O, jest pierwszy rydz. Tutaj macie sosnę. To jest mleczaj rydz. Jest kilka rodzajów mleczai. Jak je odróżnić? Słuchajcie, są różne techniki, ale taką najbardziej, powiem Wam, że tak powiem, najbardziej wiarygodną będzie to, że mleczaj rydz rośnie pod sosną, mleczaj świerkowy będzie rósł pod świerkami, mleczaj jodłowy pod jodłami. Proste, nie? Bardzo proste. Widzę, że tych rydzy się tu pokazało, powiem Wam, troszkę. O, jakie piękne! Jakie piękności! Popatrzcie się, nawet dzikie wiśnie, czereśnie, bo tutaj jest dużo takich samosiejek. Powiem Wam szczerze, że ja tych swoich lasków tak nie zalesiałem, to z dziada, pradziada. Praktycznie dużo jest samosiejek. Troszkę sosny sadziłem dawno temu, kilkadziesiąt lat temu. No i teraz zbieramy efekty, powiem Wam. Fajnie rydz ruszył. Tutaj widzę pod listkiem, popatrzcie, jaki puzonek tam siedzi. Jest puzonek. Jest puzonek na kupeczkę. I Biba na kupeczkę. Zaraz będziemy obierać. Pójdą rydze w słoj. W słój pójdą. Tu się jeszcze tymi krzokami przeciśniemy. O, tam widzę piękne te sztuki, ale to tam przejdziemy. Od drugiej strony. No fajnie, fajnie. Dopiero wszedłem, a rydze piękne. Popatrzcie się, jakie piękne. Piękne sztuczki. Już są. Już są i są to, jak co niektórzy mówią, no najlepsze rydze to rydze. Mleczaje rydze. Dla mnie, powiem Wam, i mleczaj świerkowy, i mleczaj jodłowy też jest dobry. Ja je wszystkie marnuję. Nawet powiem Wam tak, że ja mleczaja rydza nie lubię, jeśli chodzi o smażenie. Jakoś taki suchy jest. Natomiast w marynacie jak najbardziej. Tak, ale patrzcie się, ile tego rydza tutaj jest. Jakie piękne sztuki, nie? Piękność. O, te ładniejsze. Wybierzemy. Chodźcie, bądźcie Wam lepiej, bądźcie. Dobra, czekajcie, tutaj na kupeczkę to złożymy. O, tu jest następne. O, patrzcie się, zieleniatki się trafiły. Tutaj jakie rydze, a tutaj zieleniatka. Popatrzcie się. Gąska zielona, jedna, druga, trzecia. Trafiły się, ale my golimy rydzochy. Piękne rydzochy, nie Biba? Golimy rydzochy? Golimy? No, tak, no, czekaj, właśnie ci to. Golimy rydzochy w naszym prywatnym lasku. Na kupeczkę. Gąska jest. Jak fajnie pachną. Dobra, też je weźmiemy tutaj. Opa. Ale my się skupiamy dzisiaj na rydzochach.
bo piękne są rydze. O, tu Bibi na kupę na razie. Czekajcie. Dobrze. Ajajaj. A bazi takich. Muszę się wziąć tutaj za wycinkę tego dziadostwa trochę. Ale na razie nie mam kiedy, że tak powiem. O. Tak. Tutaj co roku zbieram rydze. Nie ma ich jakichś cudów, ale zawsze coś tam. Co dzień można praktycznie takie 5-litrowe wiadereczko zgolić. Ile dzisiaj będzie, nie wiem. Wiem, że są, bo już kiedyś tam na drugim lesie byłem, to kilka sztuk zgoliłem. Wiem, że się już pokazały, ale ile, co, gdzie, kiedy, to nie wiem. Dobra, tu na kupę. Bibi, obieramy. Chcesz pić? Pić, Bibi? Dobra, damy pić. Miejsce. Moje. Szklapki, czekaj. No, masz picia. Niech się troszkę napije. My bierzemy się za bieranie. Widzimy się za chwilkę. Tam jeszcze. Powiem wam, że piękne są. Jest tych rydzy pięknych sporo. Ten zostanie. Od razu je przepatrzę. A, jakie zdrowaśki tutaj do wiadereczka takiego małego, bo do domu mam 2 minuty, a do koszyka dużego pójdzie maślak, żeby się nie zrobiło z tego papa. Dobra, widzimy się za chwilę, bo widzę tam u góry wszędzie rydze, rydzoczki. Tak jak widzicie wkoło sosny, a między sosnami mleczaj rydz. Golimy go z własnego lasu, powiem wam. Jest go tutaj trochę. Tak szczerze wam powiem, że nie myślałem, że aż tyle go tutaj będzie na tym młodniku. Gdyż, tak jak mówię, oj, wyrżnąłbym, nie szkodzi. Tak jak mówię, takie wiadereczko 5-litrowe to był max, to tutaj można było wyciągnąć. A kilka chwil chodzę i już nawet takie fajne, mniejsze, większe. Czyli ten rydz już wyszedł chwilę temu. Dobrze, większe pół wiadra jest, lecimy dalej. Mamy pierwszą kozaczki. Drogie, bo tutaj już babkę jakąś tam zagoliłem, ale tutaj są takie ładniejsze pomarańczówki, takie pomarańczówki. Pomarańczki takie piękne, powiem wam. Fajne te pomarańczki. O. O, dobra. Cyk. Weźmiemy te dwa. Dwa pomarańczki. Rozglądniemy się, czy nie ma gdzieś jeszcze jakiegoś pomarańczka. No biba jest. Na razie dwa. Dobrze, obierzemy i lecimy dalej. Od razu wam odpowiem na pytanie, czy wykręcacie grzyby, czy wycinacie. Odpowiadając na wasze pytanie, nie ma to żadnego znaczenia dla grzybni, bo grzybnia jest pod ziemią. My stricte zrywamy sam owoc, a nie grzybnie. Słuchajcie, ponad 40 lat zbieram grzyby i ja praktycznie zawsze wykręcam. I powiem wam, że co roku tych grzybów jest więcej. Więc z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że nie ma to żadnego znaczenia dla grzybków. O, jakie fajne muchomorki czerwone. Piękne. Maniek, zobacz, jakie piękne czerwonki. Czerwonki przepiękne. Pozdrawiam oczywiście Mańka. Pozdro Maniuś, na muchomorki przyjdę innym razem, gdyż tego muchomora u mnie jest dużo. Ja robię z niego taką nalewkę, maść. Co roku powiem wam, że działa, sprawdzona. Dobra, lecimy. Kolejne rydze. O, fajne w takich habaziach. Tam widzę maślaki, ale bardzo dużo maślaka takiego zostawionego. Podejrzewam, że robaczywi. Pewnie inni ludzie sobie przyszli na maślaczki. Co tutaj mamy? A, to nie. Do mojego lasu. Ale nie szkodzi. Nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie
też nie zbierali. Też nie zbierali, co to jest, a to nie. Dobra. Myślałem, że to jest pieprznik trąbkowy, ale to nie pieprznik trąbkowy. To będzie pieprznik, ale nie trąbkowy. Tutaj jeszcze tak przepatrzymy. Stricte rydzów. Ale nie mało, widzicie tutaj. Zostawili maślaki, tak pociapane. A, tam też, ale... No co zrobić? Niech sobie też coś golą. A my zabieramy się za obieranie naszych rydzów. Piękne sosny. I rydze. Ale zobaczcie tego. Jaki baniok fajny. Nie biba. Nie bibcie, zobacz jaki baniok. Zobacz jaki banioczek. Fajny banioczek rydz. No przepiękny. Mówię wam, że już mam koszyk cały. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle rydza już. O, ale piękne, zdrowe. Patrzcie się. Klasa. Dobrze, golimy rydzoczki. Trzeba będzie się chyba przepakować z tymi całym mandżurem i udostępnić cały koszyk. Dobra, podkrajamy korzonki i widzimy się za chwilkę. Ale piękne muchomorki czerwone. Patrzcie się, ile ich tam jest. Maniek, pozdrawiam cię. Na muchomorki przyjdę później. Powiem wam tak, będę kończył ten film, bo rydza jest sporo, a ja już nie mam czasu. Jestem chwilę, wyszedłem sobie tak na minutkę zobaczyć w ogóle, czy jest rydz. Widzę, że jest. Na moim lesie, jak minie z golą wszystkiego, to przyjdę jeszcze później na tą chwilę. Całe wiadereczko tam już do koszyka nie zbieram, bo powiem wam, że nie mam czasu. No. Nie mam czasu, Biśka, zbieramy się do domu. I co? Pozdrawiam was serdecznie, cały mokry, bo powiem wam, że tak na szybkości zbieram te grzyby, bo nie mam czasu, że szok. Pozdrawiam was, duże buziaki, widzimy się w następnym filmie. I pamiętajcie o subskrypcji, bo bardzo dużo was ogląda, a subeczków nie dajcie. Taki dzwoneczek w prawym dolnym rogu, pykacie go, bęk, bęk, wszystko i będziecie mieć powiadomienia o nowych filmach. Lecimy, pa, pa, buziaki.